Witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. I my dzisiaj jesteśmy z gościem specjalnym, jakim jest Ola Kempista. Ola jest profesjonalnym handlerem i trenerem psów. I dzisiaj chciałybyśmy Wam pokazać taką skróconą lekcję handlingu. Takie pierwsze, najważniejsze rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę, jeśli chcecie zacząć właśnie przygodę z handlingiem. Oraz Ola odpowie nam na kilka pytań, które myślę, że Was zaciekawią. I jeśli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do zostawienia komentarza i łapki w górę, jeśli chcecie zostać z nami na dłużej. Okej, to może zaczniemy w ogóle od tego, czym jest handling. Jakbyś nam mogła powiedzieć tak w skrócie, z tego względu, że ja myślę, że niektóre osoby, które trafią na ten film, mają jakieś pojęcie o handlingu, ale są pewnie też osoby, które w ogóle słyszą to pierwszy raz, ale z drugiej strony, bo w sumie w naszym przypadku tak było, chcieliśmy z Kapim się wystawiać i byłam zaciekawiona tym tematem, ale że to się nazywa typowo handling i bycie handlerem psa, to spotkałam się z tym pierwszy raz dopiero jak zaczęłam o tym czytać. Handling tak naprawdę w skrócie to jest po prostu prezentacja psa na wystawie, nic innego. Czasami za granicą też się to opisuje jako taką opiekę, bo tak naprawdę handler w szerszym znaczeniu to jest osoba, która zajmuje się groomingiem, czyli całym oporządzeniem sierści, przygotowaniem psa do wystaw, wszystkimi treningami, prezentacją psa na wystawie, ale tak naprawdę dobry handler powinien i zbierać kupę po psie na wystawie i przed i po i zajmować się tymi psami, opiekować, więc nawet czasami jak się widzi tłumaczenia takie, wiecie, na Facebooku skrócone, to jak ktoś podpisuje w języku angielskim handler, to później to się tłumaczy jako opiekun albo coś w tym rodzaju, więc jakby tutaj tak naprawdę handler to jest osoba, która w koło wystaw do psa powinna robić wszystko. Ale głównie to się sprowadza do prezentacji psa na samej wystawie i tych treningów takich typowo wystawowych, nie? Okej. A czy na przykład każdy może być właśnie takim handlerem psa, czy to bardziej lepiej jest powierzyć osobie, która faktycznie robi to zawodowo? Tu jest trochę rozbudowane, można powiedzieć, pytanie, w sensie, bo handlerem może zostać każdy tak naprawdę. Nie ma zawodu, który się nazywa handler jako takiego, nie ma takiej specjalizacji. Bardzo trudno jest w ogóle sprawdzić kwalifikacje handlera, bo przez to, że nie ma takich konkretnych kursów zawodowych, jak masz kurs na instruktora szkolenia psów, nie ma czegoś jak masz kurs fryzjerski, można powiedzieć, że nie każdy, kto obcina włos, jest fryzjerem, ale w przypadku handlera jakby no trudniej jest to zweryfikować. Moim zdaniem każdy, kto tego psa prezentuje, gdzieś tam o tego handlera zahacza, ale czy można go nazwać profesjonalnym handlerem, to już nie do końca. Więc jakby tutaj wszystko zależy od sytuacji. Jeśli mówimy typowo o handlerze, no to raczej widzę tutaj osoby, które się zajmują typowo tym i zajmują się tym po prostu zawodowo. Ale absolutnie nie mam problemu i absolutnie nie stawiałabym osoby, która prezentuje tylko swojego psa, niżej pod handlerem, bo nie uważam, żeby te osoby robiły to gorzej albo odbiegały po prostu. Tak. Pierwsza rzecz, od jakiej zaczynasz, jakby już mamy psa, który umie stać, nie? Czyli umie się zatrzymać, możemy zacząć ingerowanie w niego rękami, czyli ustawianie z ręki po prostu. Ja najczęściej zawieszam sobie albo ringówkę na szyi, albo łapię ją w drugą rękę, w której mam smaczki. I właśnie tu nam się pojawia to, że pies musi umieć stać. Bo jeśli ty nagle puszczasz ringówkę luźno psu, a on nie jest tego nauczony, jest nauczony tego, że stoi w momencie, kiedy ringówka go hamuje, to wtedy nie masz tego manewru. Zawsze ci brakuje jednej ręki. Jeśli mamy psa, który totalnie umie stać bez ringówki nawet, albo z ringówką zwisającą, powiewającą, cokolwiek, to robi nam się jedna wolna ręka, która jest potrzebna do ustawiania ręki. Więc są zasady ogólne, których ja się zawsze trzymam i są oczywiście zasady, które dotyczą konkretnych ras. Wiadomo, że wszystkich rozumów nie pozjadałam i jakby nie znam co do joty ustawienia każdej rasy. Jak mam jakąś nową rasę, to po pierwsze sprawdzam wzorzec, jak powinien pies wyglądać. Druga rzecz, bardzo często zdarza mi się po prostu wyszukiwać wystaw z daną rasą i patrzeć mniej więcej, jak one są prezentowane, ale to są już niuanse. To jest kwestia utrzymania głowy w danym miejscu, właśnie podnieść ogon, nie podnieść ogon, czy nie wiem, to, że pies robi nam Francuza z przodu, czy to jest dla rasy prawidłowe, czy nieprawidłowe. Są rasy, gdzie to jest akceptowalne, nawet wymagane. Są rasy, gdzie jest absolutnie zabronione, więc jakby staram się wtedy szukać tych szczegółów. Jeśli chodzi o zasady takie dla każdej rasy, to moja pierwsza jest to taka, żeby nagle nie dotykać psa w dziwnym miejscu, czyli jeśli ustawiasz sobie psiaka przed sobą. Ja zawsze naukę takiego dotykania zaczynam sobie od tego, że ringówka już mi idzie tutaj.
tu sobie skarmiam psa, jakby szykuję sobie garść jedzonka. Dobra. I w momencie, kiedy pies stoi, się zatrzymuje, ja próbuję go na nim wymusić, jakby to sprawdzam jakby, czy on dalej się zatrzyma, kiedy ja te smaczki zabiorę. Aha, dlatego niektórzy robią coś takiego, że tak i tak, cofają. Tak, dlatego handlerzy robią to. Tak, Zosia się zastanawiała właśnie, z czego to wynika. Niektórzy robią tego za dużo. Ja sama się łapałam na tym, jak oglądam filmiki ze swoich jakichś tam wyjść, że czasami wygląda to komicznie. Ale czasami nas tak wkręci pokazywanie tego psa i gdzieś tam złapanie jego temperamentu w trakcie stania, że nie patrzymy na to, jak to później kosmicznie wygląda. Aha. Każdy pies nadaje się do wystawiania? Czy są jakieś takie skrajne przypadki, albo może też rasy, które są na przykład niedozwolone w ogóle, żeby z nimi się wystawiać? U nas nie. Są kraje, gdzie są rasy jakby zakazane w ogóle w hodowli, więc nie ma ich na wystawach. Mhm. Oczywiście są wyjątki, tak jak u nas na przykład nie można wystawiać psów kopiowanych, czyli z ciętymi uszami, ogonami, ale tylko tych, które pochodzą z krajów, w których to kopiowanie jest zakazane. Aha, czyli nie możemy sobie kupić w Polsce psa, który ma cięte uszy i go w Polsce wystawiać. Jeśli kupimy psa, który ma cięte uszy na przykład w Stanach, to możemy go w Polsce wystawiać, ale jeszcze przez jakiś czas, bo prace trwają nad tym, żeby tego ogólnie zakazać. Są kraje, gdzie już to jest jakby w ogóle zakazane. Nie ma szans. Nie ma szans. Mi się chyba nie zdarzyło, jeśli tak, to naprawdę to są bardzo pojedyncze przypadki. Mhm. Ja zawsze uważam, że jeśli pies jest kupiony w dobrym miejscu, czyli ma jakby dobrą psychikę, jest dobrze obyty z życiem, to jak najbardziej na wystawę może jechać. Ja wiadomo, że są psy, które eksterierowo no, gdzieś tam szału nie robią, więc no, siłą rzeczy na te wystawy po też prostu nie, ma... nie warto, bo to też nie może warto, być pewnie jakaś strata czasu jakby i stres psa. Pieniędzy po prostu, przede wszystkim. Stres psa jest rzeczą, której możemy uniknąć na wystawie, więc da się zrobić wystawy minimalizując ten stres, ale jakby tutaj głównie. Saszki na przeszkadzaj. Tutaj głównie skupiałabym się na tym, że pies nie może psychicznie sobie nie radzić, nie może być zbyt agresywny, ani zbyt lękliwy. Są rzeczy, które da się wypracować, ale to muszą być takie... Trzeba mieć zdrowe podejście po prostu do tego, żeby tego psa aż za bardzo nie wrzucać. Tak, no nie zdrowie iść po trupach jest do swoich celów. No i gdzieś tam ten wygląd jest istotny, nie? Jeśli mamy psiaka, który no nie do końca nam się sprawdza, nie do końca się podoba, nie do końca jest we wzorcu, to nie ma to najmniejszego sensu. Okej. Okay. Jasne. No. I tu oczywiście mówimy o wszystkich psach zakupionych w ZKWP. Tak, no lub inne, współpracujących, tak. Tak, no bo inne jakieś stowarzyszenia. Są już jakieś pseudohodowli, nie należą do ZKWP, no to nie jakby jesteś w stanie zapisać nie ma w ogóle takiego psa na wystawę. Okay, no, więc jakby jasne. Tutaj też te są z automatu. No to też jest ważne właśnie, żeby pies faktycznie był z zarejestrowanej hodowli, jeśli chcemy się wystawiać. Tak, daj mi tego smaczka. Pokaż mu, że nie masz. Kawi? Nie mam. Super, ciocia ma, chodź. I ważna rzecz jest taka, zawsze podprowadzam psa jak najbliżej siebie, żeby on się tego uczył, żeby nie było przesuwania psa do siebie, żeby nie było dostawiania się do psa. Dobra. Zawsze on musi się dostawić do osoby prezentującej. I teraz tak, skupiam psa na tych smaczkach, troszkę go tutaj skarmiam i zaczynam jechać po psiaku. Jeśli on jest bardzo jeszcze rozkojarzony, to na razie jakby ograniczam się tylko do tego dotyku, takiego nawet chaotycznego. Dotykam go w miejscach takich, które będę dotykała przy ustawianiu, czyli łopatki. Trochę się nad nim pochylam. To nie są komfortowe rzeczy dla psa, więc jakby należy go tego nauczyć. To samo robię z tylnymi łapami. To samo robię z jajkami w przypadku psów, chociaż u suczek też często wjeżdżam sobie gdzieś tam między te tylne łapy, łapię za ogon, bo to nie jest dla psa absolutnie normalne dotykanie. Okay. Zwłaszcza, że jesteśmy nad nim i bardzo blisko, więc one często to odczuwają. Jeśli chodzi o złote zasady, czyli już mamy tego psa, powiedzmy, który stoi, ja już biorę tu rękę, on się zatrzymuje. Okay. Super, brawo, tak jest. Super. Czyli lecimy sobie, zaczynamy od tego, że ta głowa musi nam się zatrzymać jakby w pewnym miejscu pożądanym. Czyli ja to robię tymi smaczkami i tą ręką. Tutaj przy małych psach nie ma na tyle problemu, ale jak mam dużego psa, to dużo ludzi robi to. Czyli schylając się do tylnej nogi, tą rękę ze smaczkami podnoszą za siebie. I żeby wtedy pies tam się cały przestawia. Ważne jest to, żeby ta głowa psa była skupiona naprawdę na jednym punkcie. I tutaj trzeba nauczyć psa tego faktycznie skupienia na jedzenie najlepiej. Czasami na zabawkę, ale na zabawkę się dużo trudniej pracuje na ringu. W przypadku psów feromony na przykład, dużo handlerów je stosuje, jeśli ciężko im zwrócić uwagę psa na przykład?
Szczerze mówiąc, nie spotkałam się, już więcej się spotykam. Próbowałam kiedyś na jakieś chusteczki po suczkach cieczkowych, mhm, tego typu rzeczy, ale szczerze mówiąc, to jest... mam wrażenie, że psy nie potrafią do końca na to pracować. Już dużo łatwiej sprawdzają się skóry, jakieś takie rzeczy, mhm, bardziej takie rarytaski. Polowanie, tak, okay, tak, żeby pies, okay, się skupił zapachowo. Czyli tak, to skupienie jest dosyć ważne. Mówię, najłatwiej spracować na jedzenie, po prostu. Okay. To jest najłatwiej wydzielać psu na ringu, najłatwiej jest jedzeniem nie przeszkadzać, no bo wiadomo, że żeby zabawka działała, to musimy troszkę tego psa na tą zabawkę pobudzić. A powiedz mi, kiedy zaczęła się w ogóle twoja przygoda z handlingiem? Oj, to było z 7-8 lat temu, jak kupiłam swoją pierwszą suczkę, taką już z papierami właśnie. Mhm. Mój pierwszy psiak był adoptowany, więc z nią wiadomo, nie było szans. Mhm. Zaczęłam pracę z psami ogólnie. A że wzięłam psa z papierami, z metryką ZKWP, stwierdziłam, że sobie dodam coś, o czym zawsze w sumie marzyłam po cichu. Okay. Zaczęłam wystawiać swojego psa. W bardzo bliskim czasie moja znajoma kupiła sobie też suczkę z papierami. Mhm. Zaczęłyśmy jeździć we dwie, a później jakoś tak to poszło, że zaczęłam wystawiać psy obcych mi osób. Gdzieś tam dosyć szybko to poszło w taką stronę właśnie typowo pracy. Obróć go sobie. I teraz tak. Zostań. Jak już mamy tego psa, który umie, trzymaj tutaj więcej, jak już mamy psa, który umie, to zaczynamy od tego prawidłowego ustawienia. I teraz tak, na tej osi łapy powinny być równo, okay, i na tych osiach też w miarę równo. A, czyli nie jakoś tak szeroko na przykład? Nie robimy żabki z tyłu, okay, to na pewno. Okay. Z przodu też, czasami delikatnie manewrując tymi osiami, jakby poruszaniem się łap na tych osiach, możemy troszkę jakby ukrywać błędy albo uwydatniać zalety, które chcemy. Na przykład jeśli mamy psa, u którego chcemy uwydatnić klatkę piersiową, to okay, delikatnie możemy przestawiać łapy z przodu tak, żeby to jeszcze bardziej uwydatnić albo ukryć. Albo ukryć to, że tej klaty w ogóle nie ma. Okay. Więc jakby, jeśli mamy psa takiego perfekcyjnego anatomicznie, to po prostu ustawiamy sobie przednie łapy równo względem siebie i tył i przód, przód i tył, mhm, równo względem siebie. Zaczynałaś jako samouk i też sama wszystkiego się nauczyłaś. Próbowałaś gdzieś, jak w jaki sposób szukałaś informacji na ten temat? Tak, no tu był kłopot. Mi pomogło na pewno to, że w tym samym czasie praktycznie robiłam kurs na instruktora, więc mhm, podstawy szkolenia miałam. Jedynie trzeba było to wszystko przekręcić pod kątem typowo wystaw. No i u mnie głównym źródłem wiedzy był YouTube, jakieś filmiki z wystaw, jak co zrobić. Pomagali mi inni trenerzy też, którzy gdzieś im się obiło o uszy, jak czego psa nauczyć. No ale źródeł wiedzy takich fajnych jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Mhm. Teraz mam wrażenie, że jest trochę lepiej, trochę łatwiej, bo nawet można zapisać się po prostu na zajęcia do jakiegoś handlera. Tak, no to jest zapewne super opcja. I on dużo jest w stanie wytłumaczyć. Tak, tak, tak. No tylko właśnie chodzi o to, że faktycznie jak ktoś by chciał sam, szuka jakichś filmików, tak jak my szukaliśmy czegoś, to głównie jedynie jakie są, no to jest jakiś wystaw, gdzie faktycznie można zobaczyć, jak ten pies jest mniej więcej ustawiony, ale jak faktycznie do tego dojść, jak do tego dojść, jak go ustawić, jak go wyszkolić do tego, żeby on tak stał się, nie stresował, to już jest dłuższa droga niż się wydaje po prostu z filmiku jednak. Tak, jest ciężko, zwłaszcza, że mało jest takich treści, gdzie jest pokazane właśnie krok po kroku, jak jakieś zachowanie uzyskać. I okej, są filmiki, chociaż też najczęściej w języku angielskim po prostu, mało Polaków coś takiego robi, na których jest pokazana dana rasa, mhm, i jak tą daną rasę ustawić. Okej, okay, czyli... no to faktycznie z polskimi filmikami się nie spotkałam z takimi. Nie ma czegoś nie takiego. Ma. Jest bardzo trudno. Nie widziałam w ogóle. No i też problem polega na tym, że, ale to mam wrażenie, że w każdej kwestii znalezionej w internecie, jeśli nie mamy podstawy takiej wiedzowej, to trudno jest zweryfikować to, co znajdziemy. Okej, okay, jasne. Nie? No tak, no to jest nie wiadomo, czy ktoś faktycznie pokazuje dobrze nawet. Tak. Takie ustawienie psa. Tak, no więc to tutaj to jest trochę kłopot. Okej. Okay. Powiedz, jak ja widzę takie rzeczy, to mi się chce pracować, nie? Nie mam. Okej, okay, czyli mamy tą głowę już tutaj, powiedzmy, w tym miejscu, w którym chcieliśmy, nie? Tak. I teraz lecimy tak. Zawsze zaczynamy ustawiać psa przód od sędziego, czyli okay, tutaj w tym przypadku lewa przednia łapa. Lecimy, dostawiamy przód od nas, mhm, i teraz nie strzelamy nagle w tą łapę z tyłu, bo dużo psów może podwinąć tyłek pod siebie i nam się całkiem poprzestawia. Okay. Tylko jedziemy po piesku i przestawiamy łapę w miejsce, które chcemy. I teraz tak, ja zawsze łapię przednie łapy w
miejscu pomiędzy tak naprawdę łokciem a łopatką. Mhm. Łapię czasami tak, zależnie od rozmiaru psa, jak mi się ten psiak ustawi. I tutaj robię to po to, żeby czuć kątowanie, czuć jak nam schodzi łopatka, kość ramienna i tak dostosowuję sobie to ustawienie łapy, żeby jak najlepiej uwydatnić kątowanie przodu, żeby ten pies po prostu stał dobrze, żeby nie robił nam tak zwanej takiej kołyski jak konia na biegunach, czyli o tak jak stoi teraz. Nie? Aha, czyli za bardzo że jest taki za bardzo do przodu. Tutaj nam totalnie ginie ta klatka piersiowa. Aha, okay. Więc to jest ważne, żeby te przednie łapy stały nie jak najdalej, ale możliwie jak najdalej. Do tyłu wysunięte. Dobra, dobra. Jedziemy sobie po psiaku, ustawiamy tył i teraz tak. Tylna łapa. I tu jest kolejna złota zasada i ona też się nie tyczy wszystkich raz. Kąt między ziemią a stopą powinien wynosić 90 stopni. Mhm. To jest taki optimum jakby, nie? Okej. Czasami są rasy, u których to powinno być mniej, więc jakby tutaj też trzeba dostosować to do psa. Jeśli mamy czasami zbyt mocne kątowanie, albo pies jest za długi, za chudy, tutaj proporcje nam się zaburzają, to czasami lepiej jest te łapy troszeczkę bliżej ustawić. I jakby nie gubić proporcji psiaka. U kawaliera ogon zostawiłabym zupełnie swobodnie. Czasami nawet dobrze, jak on się rusza. Chociaż nie jest to ani Labrador, ani Golden, ani żaden z retrieverów, gdzie ten ogon w ruchu jest gdzieś tam pożądany? Wyżej punktowany, aha, pożądany. Okay. Ale jak najbardziej wydaje mi się, że taki kawalier, który non-stop tym ogonkiem będzie nam majtał, będzie się fajniej prezentował, bo one mają też mieć ten temperament taki bardzo radosny, nie? Tak, 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 tak. Więc tutaj ten ogon jak najbardziej może się ruszać. No i w zasadzie mamy tyle. A w międzyczasie chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że założyliśmy z Capim nową markę Papuccino Polska, gdzie będziecie mogli zakupić przepiękne akcesoria spacerowe dla Waszych zwierzaków. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam Was na nasz Instagram Papuccino Polska, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jakie cuda dla Was tworzymy. A Capi jest prezesem. I już zapraszam Was do filmu dalej. Ja jeszcze manewruję sobie na sam koniec, dlatego zawsze badam jakby konkretnego psa pod kątem tego, w których miejscach ustawiam łapy. Zawsze przód ustawiam sobie jakby na blachę. Okej. O, psik! Jeśli chodzi o tylne łapy, ustawiam je czasami troszkę bliżej przednich, po to, że jak już ustawię psa, to sobie go wyciągam trochę do przodu. W sensie takim, że pies ustawia nam się w ten sposób. Tak. I ja chcę, żeby on na koniec tak się pięknie jeszcze wypiął klatką piersiową. Coś takiego jak tak. Teraz, że tak do góry. Jeśli ta łapa będzie za daleko ustawiona, czyli tak jak jest teraz, to on nam się tutaj zepsuje. On nam się zrobi chudy, cienki, będzie miał spadzisty grzbiet, ogon nam pójdzie za nisko i on się zrobi taką taką żabką, wiesz, plecy nam pójdą zupełnie nie w tą stronę. Okay. Jeśli ja łapę ustawię troszkę bliżej i w tym momencie wyciągnę tego psa, to on nam robi fajną formę, nie? On nam wtedy to kątowanie jest tak ustawione, jak powinno. Okay. Czyli zawsze trzeba brać poprawkę na to, że jak ustawiam psa ręcznie, to jeszcze mogę te parę centymetrów go wypchnąć do przodu. O ile się nie przesunie za bardzo. O ile się nie przesunie. Zawsze trzeba znaleźć ten złoty środek, dlatego trzeba po prostu ćwiczyć. Okej, okay, jasne. Ćwiczyć i pracować z konkretnym psem. Ptaszki nam przyszły pozjadać smaczki. Są zasady, których się trzeba trzymać, ale tak naprawdę najwięcej nam daje po prostu praktyka. Jakie psy wystawiałaś już? Jakie miałaś okazję wystawiać? Nawet nie swoje, bo nie wiem, jaką rasę psa masz. Ja mam trzy aktualnie psiaki. Jest to Springer Spaniel angielski, suczka ta pierwsza, wystawowa. Ona pojeździła bardzo krótko, nie jeździłam z nią już więcej. Dwa lata po niej kupiłam Saluki. Saluki troszkę pojeździła, ale też jakiejś wielkiej kariery nie robiłyśmy. No i teraz mam młodzieńca, harcika włoskiego. Zaczynamy dopiero przygodę. Z nim mam trochę więcej. Z nim mam trochę więcej pracy, ale zobaczymy, jak to będzie szło. Więc swoje mam trzy, jeśli chodzi o psy, jakie wystawiałam. Szczerze nie zliczę już za bardzo, bo naprawdę było tego dużo. Te grupy FCI mam tak naprawdę wszystkie obcykane, więc tutaj doświadczenie jest. Nawet mi się zdarzało wystawiać psy spoza FCI, w sensie te nieuznane. Są tak nieuznane. Ale ta rasa, którą wtedy wystawiałam, już jest uznana, więc już chodzi w grupie drugiej bodajże. Tak. Okay. Więc jeśli chodzi o te rasy wszystkie, to naprawdę ciężko jest mi stwierdzić. Zdarzały się naprawdę czasami takie dość rzadkie, nie wiem, seter czerwono-biały, no właśnie bulldog kontynentalny. Gdzie byliście ostatnio? W Lubinie? W Lubinie, tak. Dobra. Dobra, idziemy. Noga. 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 Noga.
Noga. Noga, idziemy. Noga. Do mnie. Jeszcze do półkresu. Noga. Dobra, i odstaw go tutaj przede mną. Chodź. Pozycja. Okej, okay, a zróbcie up and down. Czyli tył, przód. Okej. Okay. Od sędziego i do sędziego. Słuchaj, jest pogoda. To chyba jest. Super. Dobra, powiem ci, co widzę na razie. On trochę zadziera dupkę do góry, ale nie wiem, czy to wynika z ringówki, zaraz to sprawdzimy. Czy to wynika jeszcze z wagi, bo sędziowie mieli trochę racji w tym Poznaniu. Zwłaszcza jeśli on był chudszy niż teraz, tak, to na pewno. Był trochę chudszy. On jest dosyć duży, więc jemu trochę masy się przyda jeszcze. Mhm. Nie za dużo, ale jednak. I trochę zadziera w tym odcinku. Okej, okay, a na jakiej zasadzie? Jak idzie, to jednak tutaj widać taki, jakby mu się zadzierał tyłek. I albo to wynika z tego, że albo jest pospinany, albo wynika to z jego budowy, albo wynika to z tego, że on na tyle na tej ringówce się nie umie wyciągnąć, wypuścić do przodu, że nie kładzie mu się ten kręgosłup, jakby nie wyrównuje mu się, bo on jak stoi, to ma równiutko. Okej. Okay. Tylko w ruchu to wyłazi. Może to być spowodowane tym, że on za bardzo jest tu skrócony, jakby za bardzo się ciągnie do góry głową. I wtedy mu się podkurcza tyłek i wychodzi mu ten mini garbik. Okej, okay, może też kwestia przyzwyczajenia, że on mało chodzi na tej ringówce na przykład. Może, ale ta ringówka jest taka fair, moim zdaniem. Okej, okay, mam jeszcze w sensie tę drugą i ona jest taka cienka, nie? Pokaż, jaką masz drugą. Ta nie ma tego czegoś tu pod tchawicę. Jest ciut cieńsza, ale nie ma już tak jakby nic tutaj więcej, nie? Okej. Okay. Dobra, a spróbujemy mu zrobić i jeszcze inaczej. Zastań. Zastań. Brawo! A masz jakieś sposoby, jak na przykład pies właśnie w ogóle nie słucha i na przykład ma wszystko gdzieś i ani go smaczki nie interesują, ani mówienie i tak dalej, żeby jeszcze bardziej go jakoś tak zachęcić do współpracy? Trzeba zacząć najpierw po pierwsze od nauki w ogóle pracy, czyli skupiania uwagi. Mhm. Czyli to, co ty powiedziałeś, że on nie reaguje na cmokanie, to tak. Niedobrze. To bardzo niedobrze. Albo możesz nauczyć go innego dźwięku. Tak, na początku on miał pa, 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 pa i wtedy pod... Okej, okay. Jeśli to działa, to jest jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że trzeba te smaczki z ziemi zaraz zabrać. Mhm. Ja zawsze zaczynam od tego, żeby pies w ogóle się na nas skupiał. Jeśli już jest jakiś wstęp do pracy, to jest super. Okay. To mamy połowę zajęć tak naprawdę zrobione. On coś wie, ale tak jeszcze nie do końca. Trybi, o co chodzi. Na okay. pewno bardzo mu przeszkadza ringówka, no bo dzisiaj założyliśmy ją w zupełnie inny sposób niż miał na co dzień. Więc to może być dla psa trochę utrudnienie i trochę coś dziwnego, nowego. Zwłaszcza, okay. że ringówka jest dość trudnym narzędziem ze strony psa, człowieka zresztą też, ale chodzi o to, że ona jest cienka. Jeszcze tu mamy jakby pełny zacisk, czyli jeśli on za bardzo szarpnie. Ciągnie, tak, to mu się zaciska wszystko, okay. więc jakby no jest to narzędzie dosyć trudne, a trzeba umieć i samemu nim manewrować i nauczyć tego przede wszystkim psa. Ja zawsze, okay. żeby ringówka nie ciągnęła psa za mocno, zawsze ją sobie przekładam tutaj pod ucho. No właśnie wtedy, się kiedy zastanawiałam, widziałam, że niektórzy nie trzymają ringówki tu u góry, tylko właśnie tak od boku. Tak, jakby wychodzi nam rączka od boku tutaj pod uchem, tak? To ringówka, jeśli się zaciska się tutaj. Okay. Więc ona nie poddusza tak psa. Wiadomo, że jeśli bym go zacisnęła bardzo mocno, no to tutaj w końcu też się nam zmniejszy pętla. Ale chodzi o to, żeby tak aż nie ingerować w tą szyję z przodu. Okay. Jeśli by było tak, że on się nie nauczy, nie przekona się do tego typu ringówki, to zmieniamy ją jeszcze na inną. Okej. Okay.
Czyli trzeba próbować. Tak. Ja zawsze robię tak, że po prostu próbuję do skutku. Czasami jest też tak, że ringówkę zmieniamy w czasie jakby życia i wystawowego całej kariery psa. Zmieniamy ją kilka razy, bo na przykład w szczeniakach chodzi w takiej, w dorosłej klasie wchodzi już w innej, później mu się jeszcze zmienia. Czasami jest tak, że trzeba ringówkę zmienić, bo jedziemy do kraju, gdzie zacisk jest zakazany. Aha, okej, czyli trzeba mieć wiele aspektów po prostu. Tak, dlatego u mnie zawsze jest tak, że najpierw uczycie się chodzenia takiego na luźnej ringówce i stania na luźnej ringówce. Dlatego ustawiałam go przed sobą i puszczałam ringówkę luźną. A miałaś na przykład psa, gdzie odmówiłaś handlingu? Że stwierdziłaś, że na przykład on się nie nadaje, albo na przykład właściciel bardzo naciskał faktycznie, że chciałby tego psa wystawić, a powiedziałaś, że z jakichś powodów na przykład no, nie bardzo z tym psem po prostu, żeby jechać? Wiesz co, raczej jeśli odmawiam współpracy, to niestety, ale to jest z winy właściciela. Okej. Ale to często wychodzi samo w praniu. Mhm. Ja też lubię, jeśli właściciel psa, którego ja wystawiam, jakby nadaje na tych samych falach. To jest tak bliska współpraca, że trzeba gdzieś tam się dogadywać. I ja wolę ten dystans taki typowo służbowy skracać. Okay. Bo też lubię, kiedy nawet zabieram gdzieś psa samego na wystawę, to lubię mieć ten komfort, tą świadomość, że ten właściciel mi ufa. Jasne. Nie będzie mi ufał, jak będziemy na dzień dobry pani tak, i tak dalej. Tak, i będzie kontrolował i wypytywał. Tak, więc to jest jakby taka rzecz. Często jest tak, że zdarza się tak, że właściciel gdzieś tam sam zwrócił uwagę, że nie do końca. Ja się też zgrałam z psem, ale dla mnie najczęstszym powodem takiej rezygnacji jakby, nawet nie ze współpracy, tylko z samego handlingu, jest to, że pies lepiej pokazuje się z właścicielem. Okej. Po prostu. To, że ja technicznie umiem psa lepiej pokazać, nie daje nam tego, że on się zaprezentuje lepiej na wystawie ze mną, a nie z właścicielem, bo na przykład on psychicznie może nie? na to. No tak, tak, tak. Kapi na przykład cały czas za mną też patrzy, się rozgląda, więc myślę, że to by było dla niego ciężkie w tym przypadku. Więc tutaj jakby tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo, nie? Tutaj trzeba zawsze podejść po prostu indywidualnie. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I jeszcze ostatnie pytanko mam do ciebie, bo ja na pewno jak zaczynałaś przez te 7-8 lat, od kiedy już jesteś w handlingu, miałaś sytuację, kiedy przynajmniej na początku, kiedy się stresowałaś, tak myślę przynajmniej, na swoich pierwszych wystawach, jak to wyjdzie, albo jak miałaś psa, z którym nie byłaś pewna, czy złapiecie taki wspólny vibe. Więc no, jakie masz sposoby takie na radzenie sobie ze stresem, bo wiadomo, że na przykład na psa przenosimy bardzo dużo naszych emocji i żeby po prostu ten pies też nie wpadł w takie same po prostu sidło stresu i nie zaczął nam na przykład na tej wystawie trochę wariować i się rozkojarzyć. No to jest, tak, to kolejny temat rzeka, nie? Jakby stres na wystawie jest, czują go psy, czujemy go my. Czasami jest tak, że na wystawie można siekierę powiesić i ciężki to jest ogólnie klimat, bo nie dość, że jesteśmy zestresowani samą oceną, tym czy pies się zachowa, czasem, pogodą. Często się, bardzo często zdarza się, że spotykamy na wystawie kogoś, kogo po prostu nie lubimy i sama ta obecność nas denerwuje i stresuje. Ja mam wrażenie, że u mnie z tym stresem trochę było tak, czasami już teraz mam, że stresuję się tylko wynikiem albo właśnie tym, czy pies jakiś mój nowy nie zareaguje jakoś dziwnie.
na samej wystawie. Czasami stresuję się za właścicieli, bo po prostu oni wychodzą ze swoim psem, a ja się denerwuję, bo nie wiem, jak im pójdzie. Mnie osobiście na wystawie na ten moment najbardziej stresuje czas. Czy zdążę od jednego psa do drugiego? No i tutaj sposób jest najprostszy, po prostu brać tyle psów, żeby jednak wyrobić. A czy czasami zdarza się, że weźmiemy sobie tylko dwa psy na dany dzień i tak nam się zbiegnie ocena. Okay. Więc no tego tak, nie no da się uniknąć. Zmiennie. Ja miałam o tyle łatwiej, że mam wrażenie, że mnie ogólnie wystawa nie stresuje. Ja bardzo lubię tą adrenalinę. To jest trochę tak jak, nie wiem, macie kogoś, kto koncertuje i dla niego to jest taki budujący stres, tak, a nie taki tak, negatywny, wpływający, okay. Więc u mnie to jest trochę tak. Ja zawsze się śmieję, że jechać sobie na taką wystawę już bardziej piknikową, nie halową, rozstawić sobie grilla, walnąć sobie piwko, mieć kierowcę, mieć jakąś ekipę fajną i wtedy z tej wystawy się robi trochę takie piknik, takie przeżycie też, tak, piknik, no. A nie jakaś super ocena eksterieru i naszego psa. Moim zdaniem trzeba po prostu nastawić się na to, żeby przeżyć to fajnie, a nie żeby przeżyć to i mieć jakiś wynik, nie? Okay, jeśli nastawimy się na wyniki, to na pewno wystawa nie przebiegnie dobrze. I powiem Wam szczerze, że bardzo widać po ludziach, jak się stresują na wystawie, bo ruchy są nerwowe, oni są tacy mniej czuli do tego psa, zapominają wszystko, nie słuchają sędziego, schodzą z ringu, nie wiedzą, co sędzia powiedział. Zapomną poprawić ringówkę, zapomną poprawić łapę i gdzieś tam to ten stres bardzo, bardzo wychodzi. Okay. No i mówię, moim zdaniem po prostu ćwiczyć w bardzo dziwnych miejscach. Ja czasami nawet, czy czasami głównie robię zajęcia właśnie przy centrach handlowych, gdzie... Albo tak jak teraz. Tak, tak jak tutaj. I no, mamy trochę widownię. Jak się nauczycie tego, że ćwiczycie w miejscu, gdzie większość osób przychodzi i patrzy... To się tak tym obędziemy o co kama, też, nie? To tak się uodporni ten człowiek na ten stres, że po prostu wystawy trochę będą po nim spływać. Okej, okay, jasne. No to myślę, że to jest bardzo ważne. Więc myślę, ważne. Że luz, jeszcze raz luz. Jak się naprawdę nie daje rady, to wtedy wziąć sobie handlera. Okej. Okay. Jeśli nie chcecie od razu sami jakby korzystać z usług handlera, to czasami warto tego psiaka oddać, bo jak się już któryś raz próbuje i no po prostu nie jesteśmy w stanie się wyluzować, to czasami lepiej, zwłaszcza jeśli pies ma potencjał, to czasami lepiej właśnie oddać go w ręce kogoś, kto się właśnie nie stresuje. Okej, okay, jasne, rozumiem. Dobrze, Olu, bardzo Ci dziękuję i za również. Odpowiedź na te pytanka, bo myślę, że będą bardzo ciekawe dla osób, które trafią na ten film. Myślę, że to już na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i zapraszam, tak jak na samym początku, zapraszam do subskrypcji i do komentowania tego filmu oraz do zostawienia łapki w górę. I oczywiście wpadajcie na profil Oli na Instagramie oraz na Facebooku, handle it. Zostawiam Wam tutaj też informacje, żebyście mogli trafić na jej profil. I bardzo dziękuję, Olu, za spotkanie i że mogłyśmy nagrać taki wspólnie razem film. Dobra. Tak.